No cześć, tutaj Indystarka, witam was w poradniku jak zagrać cyklon Olina w taranem na Protosa. I będziemy go próbowali wykonać, no jak widzicie tutaj mniej więcej w diamentowej lidze. To nie jest zagranie, którym polecam jakimś bardzo nowym graczom, tylko takim, którzy już tam w miarę ogarniają skróty klawiszowe, tam umieją w miarę poruszać się armią. No coś już im tam zaczyna wychodzić, prawda? No i do takich osób jest w miarę skierowany ten poradnik. Miejmy nadzieję, że trafimy na Protosa, bo na inne rasy tego się nie gra. O, trafiliśmy na Protosa, więc ku mojemu lekkiemu zaskoczeniu, naszemu szczęściu, właśnie tak gramy. Nie polecam tego builda grać na Froście, no bo to jest mapa dla 4 graczy, a tutaj dość to jest takie. No nie da się tego zagrać za bardzo na mapie dla 4 graczy. Tak samo Dazzan Station, no nie wiem czy. Znaczy można to zagrać na Dazzan Station, ale też nie polecam tej mapy za bardzo. Od razu jak wyjedzie nasza pierwsza SCV-ka do robienia Supply Depota, wysyłamy SCV-kę, żeby robić proxy. No i tutaj te proxy w sumie może z lewej strony będziemy robić na tej mapie, więc tutaj kierujemy już naszą SCV-kę, żeby jechała. I na 15 supply'u będzie rafineria. Oczywiście cały build order jest w opisie na YouTubie, więc możecie sobie zerknąć, jak to wygląda, ale tutaj też będę oczywiście wszystko tłumaczyć. Czyli jak widzicie, robimy rafinerię przed barakami. No i ta dojeżdżająca SCV-ka, jak będzie już miała tutaj w miarę te pieniądze, to robi baraki. Tak jest, robimy baraki. Robimy dalej SCV-ki. No i teraz na 17 supply'u będzie oczywiście druga rafineria. Lecimy z drugą rafinerią. Pierwsze trzy supply depoty robimy na rampie. Ja tutaj sobie jeszcze w razie czego będę zerkać, żeby przypadkiem czegoś nie pomylić, ale w sumie build jest stosunkowo prosty, bo tylko jedną tutaj SCV-ką jedziemy i ona wszystko będzie budować. To zresztą sami zobaczycie. Sorry, że tak trochę macham myszką, ale tak wiadomo, że chcę to wykonać wszystko w miarę dobrze i skupiam się dość twardo. Ale no, zagranie jest naprawdę niezłe, tylko takim totalnie początkującym raczej polecam te poprzednie poradniki. Ale wiecie, jak ktoś się nauczy, to można i na Protosa ten stosować. Tylko pamiętajcie, na inne rasy raczej nie. Raczej nie. No, przyjechał jego zwiadowca. Od razu robimy oczywiście faktorkę i jednego Marinesa. Od razu Orbital też, to jest ważne. Wszystko jest ważne. Także jeździmy. A on myśli, że chcemy zaekspować chyba. Natomiast my nie chcemy zaekspować, tylko go tak gonimy. Tak trochę głupio go gonimy, bym powiedział. I tak jak tutaj widzicie, robimy drugiego supply depota. Od razu po Marinesie robimy te chlaba. Tu nie ma miejsca na błąd, na zwłokę, tylko robimy od razu. Jak zresztą widać. I no teraz się uzbrajamy minimalnie w cierpliwość. Robimy też nawet SCV-kę kolejną. To się zakończyło. Super. Tutaj roszada. Będzie. I zaraz kolejna faktorka. Tutaj zamiana. Reaktor przy barakach. Bo wiadomo, sobie i miny, i cyklony. Od razu z tego leci cyklon pierwszy. Dalej jakąś SCV-kę robimy. No i teraz kolejny powinien być supply depot, żeby zablokować wejście do nas. Widzę, że już on tutaj przyuważył, co się dzieje. Robimy też to ulepszenie do cyklonów. Tutaj pod R się robi w tej chlabie. No i dalej. Jeszcze progresujemy. No i za chwileczkę będziemy musieli się tutaj naprawdę mocno natrudzić. Wysyłamy około 3 SCV-ki też, żeby to wszystko wesprzeć. No, to jest głupi jego ruch, ale no cóż. To powiedział, że zagra na nas jakoś super. Tutaj, prawda, staramy się zabić. Oj, tego Stalkera. Kurczę, nie zabiłem go. A, fuck. Nie jest to za dobre. Robimy miny. Robimy wszystko, leczymy to. Nasze SCV-ki widzę, że nie pojechały. O Boże. Ten stres. Tak naprawdę to nie chcemy też jakoś niesamowicie raszować, tylko po prostu w miarę szybko to atakujemy. Baraki służą nam za przedłużenie wizji. Przede wszystkim. Robimy Engineering Bay'a też w bazie w razie czego. No i będziemy tutaj tak podchodzić, jak widzicie. No nawet nie zrobił żadnych pylonów, co jest trochę dziwne. No ale nieważne. Robimy miny na skrótach klawiszowych. Tutaj już nie ma przebacz, trzeba wszystko na skrótach klawiszowych wcisnąć. No i robimy swoje. Musicie się tutaj nauczyć naprawdę. Dlatego mówię, że to nie jest dla takich totalnie początkujących. Nauczyć, kiedy możecie podjechać, kiedy nie możecie. Tutaj elegancko nawet się nam udało zabić tego Mothership Core'a. O. I jak się udaje nam tak wyłapywać elegancko, to już jest naprawdę dobrze. Tutaj na dystans bierzemy.
Jeszcze ważna uwaga, żeby zaatakować budynek cyklonem, to trzeba na niego kliknąć, bo on sam na niego nie załączy się. Trzeba kliknąć na budynek, on sam się na jednostki załącza. Trochę tutaj nie wykonałem tego wszystkiego perfekcyjnie, ale... Perfekcyjnie w sensie mikro, w sensie jakiś tam supply depot, ale zagranie jest jak najbardziej dobre, nie? Cały czas robiłem tutaj armię i takie tam. Cały czas na skrótach klawiszowych robimy to, co trzeba. Z faktorek. Teraz tak, zachowujemy supply energię skanów na ewentualne obserwatory. Widzę, że on może też zagrać jakieś Dark Templary, co też jest dość istotne, dlatego robimy tutaj sobie turrety. O, on się do nas jakoś... on się dostał, bo żeśmy nie zamknęli wejścia, więc to wejście oczywiście zablokujcie zawsze. Nie zapominajmy o tym. Uciekamy z fotona. Bijemy mu pylony. Pylony w pierwszej kolejności bijcie zawsze pylony. To najprościej zniszczyć i wiadomo, że się uda. No i tutaj jak widzicie jakoś poszło. Trochę wyszło w sumie chaotycznie, ale tak to musi wyglądać niestety w tym zagraniu, bo trzeba, wiecie, cały czas napierać supply'e, dostawiać miny, dlatego mówię, że to nie jest takie banalne. Ale w sumie, jeżeli złapiecie pierwsze dwie jednostki cyklonami, to już potem jest z górki. Jakby tutaj miał na froncie pylona, to ważne jest, podjeżdżacie cyklonem, klikacie to C, żeby załączyć lokona, klikacie na pylona, załączacie go i minimalnie odjeżdżacie. Wtedy wam baraki dają wizję i zabijacie tego pylona. No bo często proto się kupują czasem photon overchargem, co nie? Także zadziałało na Protossa z diamentu, gwarantuję wam, że nawet na Grandmasterów to spokojnie może zadziałać. I tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli to byłby jeszcze trochę lepszy Protoss, czy tam taki no bardziej, który wie co na to się robi, to on by robił jakiegoś Warprisma i obserwatory. I wtedy staracie się wyłapać i Warprisma i rzucacie skany, żeby zabijać obserwatory. Do tego jakiś tam turecik czy dwa, ale wiadomo, najważniejsze jest, żebyście ciągle tutaj robili z tych faktorek armię. No, czyli tak, priorytyzujecie obserwatory, bo jeżeli nie ma obserwatorów, to nie wykryje waszych min. Jak nie wykryje waszych min, to nie podejdzie wam pod cyklony. I to jest, w zasadzie cyklony to są takie właśnie wasze zasieki, powiedzmy. Czyli żeby te miny były na froncie, a cyklon tylko podjeżdża, załącza ten swój zasięg. O, tutaj załączamy się na Nexusie i uciekamy za miny, nie? To jest takie podstawowe, ale jak tutaj widzieliście kilka razy, ja widziałem, że ja mogę wjechać i zabić tam u tego Stalkera czy Mothership Core'a, bo on nie miał na to żadnej odpowiedzi i też na pewno będziecie czasem w takich sytuacjach, nie? Kiedy sobie barakami możecie tak stanąć, żeby dawały wam elegancko wizję i możecie podjechać, no bo umówmy się, Protossi w początkowej fazie gry nie mają miliona rzeczy, które sobie świetnie z tym wszystkim poradzą. Tylko trzeba raczej to warpizmem kontrować, bo inaczej to jest bieda. A to tam warpizmem, nie tyle, że warpizmem kontrować, trzeba jeszcze dobrze mikrować, dlatego to zagranie jest całkiem potężne. Jeżeli gramy na kogoś, kto właśnie te mikroprotosjańskie... Kogo te mikroprotosjańskie jeszcze nie jest takie dobre. Jeżeli macie jakieś pytania, koniecznie zadawajcie w komentarzach, no bo może coś o czymś zapomniałem, może coś pominąłem. No i co, build to w opisie, mam nadzieję, że wam się podobało. No i follow Indie StarCraft.